Witajcie, witajcie! Mamy tę super pełnię księżyca w Skorpionie. 27 kwietnia 2021. Wiecie, co tak sobie myślałam, jak weszłam teraz po raz pierwszy w stópki w piasku nad oceanem w Spring Lake, New Jersey. I pomyślałam, no właśnie, słońce jest w znaku byka, to jest znak ziemski, a księżyc, no, super pełnia w Skorpionie, w znaku wodnym, to jest dokładnie to, co widać na załączonym obrazku. Boso zupełnie po piasku, bo mogłam iść po tym deptaku. Jakiś czas szłam, ale mówię, no nie, no czas, pierwszy raz w tym roku przejść się po piasku, dotknąć wody, zobaczyć, jak bardzo zimna jest. Trochę jest ludzi, no ale to jest ciągle kwiecień, a więc to nie jest czas turystyczny. Koniec maja, tak, to już tu będzie więcej narodu. Później całe lato turyści. I zaraz zobaczymy, jaka ta woda jest zimna. Ale w ogóle to... No... Jakoś pustawą. Trochę ludzi biega, trochę chodzi. No. Idziemy prosto nad wodę. Już wiem, co mi tutaj tak dziwnie. W ogóle ptaków nie widzę. Te ptaki, które są zawsze nad wodą. Te mewy i co tam jeszcze tylko. Ani jednego ptaka. Gdzie one się chowają? Okej. Idziemy, idziemy, idziemy. Idziemy. Muszę wam powiedzieć, że jestem bardzo mile zaskoczona. Spodziewałam się lodówki, a ona wcale nie jest lodowata. Jest wcale przyjemna temperatura. I co wy na to? Woda spokojna. Fale nieduże. Przyjemnie. Ciepło. Nie ma silnego wiatru, tylko taki lekki wietrzyk, a więc dlatego jest jeszcze przyjemniej. Ani jednego ptaka. No, na to nie znam odpowiedzi, dlaczego tak jest, muszę wam powiedzieć. Czy one odlatują i potem przylatują stąd? Dobre pytanie. Nigdy tego nie zauważyłam wcześniej. O, tam gdzieś coś leci, widzę. Jakiś jeden, drugi. A może są tam, gdzie są łodzie rybackie. Widziałam jedno przedtem, teraz nie widzę nic. No kochani, i to będzie tyle tego sprawozdania z pierwszego spaceru po piasku i dotknięciu oceanu.
Życzę przyjemnej reszty tygodnia, buziaczki i pa!